mimo to, że ten piękny domek jest zarośnięty całkowicie, ledwo go widać, udało mi się tutaj trafić. I dowiedziałem się, że jest to domek opuszczony w roku 2000, czyli 23 lata temu. I powiem wam, że bardzo dobrze, że jest tak zarośnięty, bo nic stąd praktycznie nie zginęło, a dom jest praktycznie całkowicie wyposażony. Zobaczcie sami. Bardzo dużo porcelany zostało. Różnych talerzyków, ozdób. Szafy wypełnione. Mamy tu nawet jakiś sprzęt grający. Widzę, że również na kasety jeszcze. Tutaj mamy chyba sypialnię. Tak. W sypialni bałagan. Widać, że od bardzo dawna tutaj nikogo nie było. Ale wygląda na to, jakby się pakowali, ale nigdzie nie doszło do przeprowadzki. Zobaczcie, wszystko jest w kartonach poukładane. Idziemy do reszty pomieszczeń. Tutaj mamy chyba salon. Tak, na pewno. Wszędzie bardzo dużo szkła. O, jakie ładne łabądki. Kominek gazowy. I kolejna szafa wypełniona pięknymi przedmiotami. Można zajrzeć nawet do środka. Zobaczcie. Na parapecie również drobiazgi. Zobaczcie, tutaj wygląda jak żywy. Wejdziemy teraz do kuchni. O kurde, kuchnia też zagracona. Widać, że od bardzo dawna nikt tutaj nie sprzątał. 23 lata to szmat czasu. Zobaczcie, jak wygląda ogród. Wszystko zarosło. Z drugiej strony widać pole i koniki. To już jest chyba teren innego właściciela. Na to wychodzi. Kuchnia również wyposażona całkowicie. Talerze. Mikrofala. Ciekawe, czy w lodówce coś zostało. Nie. Raczej służy jako przechowywalnia różnych pierdołek. Toaleta zagrzybiała cała. Junkers. Tutaj jest główne wyjście. Mamy kilka szaf. Znowu łabędzia. Kubeczki. Małe, duże. O kurde. Zobaczcie. Ale kolekcja. A tutaj co? Kolejny salon? Na to wygląda. Czerwone kieliszki. Takich jeszcze nie widziałem.
O, kwiatki zwiędły. Już bardzo dawno temu. Widać, że mieszkańcy lubili bardzo dużo drobiazgów, no chyba, że tym handlowali. Ciężko powiedzieć teraz. Zobaczcie, ile tego jest tutaj. Tutaj taki barek mamy, a w barku filiżanki, kubeczki. Idziemy dalej. O, tutaj też. Szklanki, szklaneczki. Gąski, pieski. Może faktycznie handlowali tym. Komu tyle tego? Chociaż ludzie niektórzy lubią się otaczać takimi drobiazgami. Całkiem fajna lampa. Chyba byliśmy już wszędzie, tak mi się wydaje. Bo piętra tutaj raczej nie ma. Nie widziałem nigdzie drabinki. Nie, to chyba jest parterowy. Raczej tak. Nie, nie ma nigdzie wejścia. Kolekcja motyli. Jak się czasami przejdzie drugi raz, to zauważy się więcej rzeczy. Wyjdziemy jeszcze na zewnątrz i zobaczymy, jak tam wygląda. Kurde, ale wszystko zniszczone. Baldachim się rozwalił. Najprawdopodobniej wiatr go zniszczył. Szybkie przejście, żeby mnie nikt nie widział. O kurde, kempingi wyposażone w kasety VHS. Telewizorek. Strasznie tu ciepło. Kolejny kemping. Wszystkie pająki zebrałem, jakie były możliwe.
Dwa kempingi stoją obok. O kurde, zobaczcie, bielizna. Całkiem fajna. Ewidentnie szafka kobiety. Tutaj też bambetle. Widać, że kiedyś wybierali się na wycieczki kempingami, ale najwyraźniej wszystko się skończyło. O, i mamy tu fotografa. Dobra, idziemy dalej. Pajączury po mnie chodzą. Zobaczcie, jaka ładna rzeczka. Tylko jakaś ubarwiona. Nie wiem, czy to nie przez to, że spadają cały czas tutaj igły z iglastych drzew. Możliwe. Dobra, moi drodzy. W tym miejscu się pożegnamy. To był całkiem fajny domek w bogatej dzielnicy. Widzieliście, ile zostało. Najprawdopodobniej handlowali tym. Ale dlaczego ich tutaj już nie ma? Dlaczego zrezygnowali z wakacji tutaj? Ciężko powiedzieć. Być może dowiemy się to wszystko z sieci. A na razie żegnam się z wami i do zobaczenia na kolejnej wyprawie.